Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić słodką suknię śpiącej królewny. Do zrobienia mojego tortu lalka Barbie dla śpiącej królewny wykorzystałam aż 3 biszkopty o średnicy 18 cm, które przełożyłam kremem śmietankowym z dodatkiem mascarpone i dżemem jagodowym oraz wygładziłam kremem maślanym zafarbowanym na różowo. Szczegółowy przepis, jak zrobić biszkopt, krem śmietankowy z mascarpone oraz krem maślany do wygładzenia tortu, znajdziecie oczywiście na moim blogu pod www.mycupsandcakes.com, a w tutorialu Fantastyczny tort i nie ma mocni 2 możecie zobaczyć krok po kroku, jak przyrządzam biszkopt, który użyłam też do tego tortu, jak przyrządzam krem śmietankowy z dodatkiem mascarpone, tylko tam użyłam kremu z dodatkiem dżemu pomarańczowego, a tutaj dodałam po prostu dżem jagodowy. I też w tutorialu i nie ma mocni pokazuję, jak zrobić krem, zwykły krem maślany do wygładzenia tortu, który tam zafarbowałam na 3 kolory, a tutaj zafarbowałam tylko na różowo. A już w moim następnym tutorialu pokażę Wam w 3 prostych krokach, jak przygotować biszkopty, żeby z nich zrobić tort w kształcie sukni dla lalki Barbie. A teraz ja mogę się z moim przygotowanym torcikiem zabrać za moją ulubioną czynność, za dekorację. Do dekoracji wykorzystuję masę cukrową w 2 odcieniach różowych, w odcieniu Sweet Pink trochę jaśniejszym i Hot Pink trochę ciemniejszym oraz jeszcze trochę białej masy cukrowej. Najpierw rozwałkowuję jasno-różową masę cukrową do wielkości wystarczającej do pokrycia mojego tortu i wyrównuję krawędzie skalpelem. Następnie nakładam masę ostrożnie na tort, a ewentualny nadmiar kładący się na podkład odcinam ostrożnie skalpelem. Potem ostrożnie wygładzam masę rękami, ale tak, aby u dołu tworzyła fałdy, jak prawdziwa suknia. Fałdy dodatkowo wyostrzam narzędziem modelującym. Następnie nożem lub skalpelem robię u góry nacięcie w miejscu dziury w moich biszkoptach i zaginam masę cukrową do wewnątrz, tak aby w dziurze umieścić zabezpieczoną folią spożywczą lalkę Barbie. Brakujący element pomiędzy talią a suknią uzupełniam stosunkowo dużym kawałkiem jasno-różowej masy cukrowej. Niestety tym razem masa nie za bardzo chce ze mną współpracować i nie da się elementu uformować tak, jakbym to chciała, żeby równomiernie stworzyć przejście pomiędzy talią a suknią. Dlatego muszę w biegu trochę zmienić mój pierwotny projekt i zamaskować element dużą ilością dodatkowych fałd w kolorach jasno-różowym i białym, które naklejam na niewielką ilość wody lub wódki. Przed naklejeniem białych fałd sukniowych jeszcze naklejam ciemnoróżowy top, którego dolną krawędź ostrożnie docinam do kształtu litery V, oczywiście skalpelem. Nie w dzieciństwie jakoś bajka o śpiącej królewnie niestety minęła. Ja byłam bardziej fanką Kopciuszka i Królewny Śnieżki. Niemniej jednak strasznie podoba mi się suknia śpiącej królewny, różowa suknia śpiącej królewny.
i też idealnie pasuje z taką tak jakby kwintesencją sukni dla lalki Barbie. I dlatego wybrałam sobie tym razem jako mój motyw właśnie Śpiącą Królewnę. Jednak trochę też dosięgnęła mnie klątwa złej wróżki, ponieważ nie wszystko poszło tak gładko, jak miałam nadzieję, że pójdzie. I nie całkiem udało mi się wykonać projekt, który zaplanowałam, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy Wam taka suknia dla Śpiącej Królewny się podoba, żeby mnie trochę pocieszyć. Dodatkowo jeszcze talię maskuję już naprawdę ostatnimi elementami w kształcie listków, które naklejam jeden obok drugiego i odchylam oraz formuję narzędziem modelarskim czy modelującym, tworząc w ten sposób wreszcie stosunkowo równomierne przejście między talią a suknią. Nie jest ono wprawdzie jeszcze idealne, ale już jak dla mnie przynajmniej zadowalające. I jak już uporałam się wreszcie ze spódnicą, robię jeszcze ramionczka w kształcie listków, które też naklejam na niewielką ilość wódki oraz pasek z takich samych elementów. I na koniec jeszcze dekoruję suknię mojej Śpiącej Królewny malutkimi kwiatuszkami z różowego kremu, którym pokryłam też tort, oraz kolorowymi perełkami, diamentami z żelatyny i połyskującym pudrem spożywczym. A wracając do księżniczek Disney, to moją najulubieniejszą księżniczką w dzieciństwie była... werble... Arielka! Uwielbiałam, jak śpiewa, uwielbiałam jej rude, długie włosy i oczywiście najbardziej uwielbiałam fakt, że jest syreną, że pływa w morzu. A teraz koniecznie musicie mi zdradzić w komentarzach, która z disneyowych księżniczek była Waszą faworytką, Waszą ulubienicą, a moja suknia lalki Barbie, czy mojej Śpiącej Królewny w tak zwanym międzyczasie wreszcie doczekała się ukończenia i mam nadzieję, że mimo tego, iż nie całkiem spełnia moje oczekiwania, Wam się podoba. Moja suknia wygląda trochę inaczej niż to zaplanowałam i niż było to przewidziane i niż faktycznie wygląda suknia Śpiącej Królewny, ale myślę, że mimo to efekt końcowy jest całkiem niezły. I oczywiście nie zapomnijcie, jeżeli spodobał Wam się ten tutorial, to go polubcie i zasubskrybujcie mój kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco, ponieważ to dodaje mi skrzydeł i pozwoli mi się rozwijać i tworzyć dla Was z przyjemnością, chęcią i radością nowe tutoriale. Dziękuję i do zobaczenia w moim następnym tutorialu, w którym Wam pokażę w trzech szybkich, prostych krokach, jak przygotować biszkopt, żeby z niego zrobić suknię dla lalki Barbie.